Hej moi drodzy, witam was oczywiście bardzo serdecznie. Z tej strony znowu opera. Przed wami Last Epoch. Pamiętacie ten tytuł? Ja jakiś czas o nim zapomniałem całkowicie, chociaż gdzieś informacje się poruszały po internecie, ale to jest w zasadzie pierwszy raz od czasu nagrania ostatniego materiału na jego temat. To było mega dawno temu. Jak widzicie, to był jakiś tam akolita. To były straszne czasy wtedy. Znaczy, strasznie dawno. Ja grałem jakimś tam akolitą, który przywoływał wszystko wszędzie i w ogóle. Teraz wyszedł całkiem duży patch, który dodał oczywiście dodatkowo jedną klasę i o tym pewnie słyszeliście, jeżeli w ogóle jesteście zainteresowani tym tytułem. Ale oprócz tego parę innych rzeczy, wiele, wiele zmian. I ja na pewno wrócę sobie do tego akolity, którym sobie już pograłem, bo jakby motyw przywoływania jest dla mnie pierwszorzędny i ma dla mnie największe znaczenie. To wydaje mi się, że powinniśmy sobie zobaczyć przynajmniej tego łotra, gdzie ja zawsze starałem się grać łotrami w każdym jednym tytule, w każdej jednej grze, ale do akolity sobie jeszcze na pewno 100 razy powrócimy. Zobaczmy natomiast, co mamy tutaj, chociaż jeszcze tak sobie zobaczę, Lich Necromancer. Tak, na pewno tam wrócę. Rogue, Blade Dancer, Marksman, Falconer. Ciekawe, kim jest Falconer. Nie dowiem się chyba. Wydaje mi się, że tego jeszcze nie ma zaimplementowanego, szczerze mówiąc. Blade Dancer. Zobaczymy, spróbujemy może zrobić jakiegoś takiego zabójcę, ninja, coś tam. Charakter solo. Your stash, shards and gold are separate for this character. W zasadzie nie muszą być. Nie wiem, dlaczego miałbym mieć solowego bohatera. Hardcore. Dobra, character name. No, Periusz. Chociaż to jest kobieta, to nie ma możliwości wybrania sobie mężczyzny lub kobiety, więc Operia. Operia będzie naszym charakterem. Create character. No i proszę bardzo. In the slums of Majelka I survived by my skill and cunning. A rogue for hire. The wealthy of the city found me useful in making problems disappear. Chyba nekromantą zagram sobie jeszcze raz, bo nie pamiętam, żeby był taki wstęp. A disguised Nagasa woman hired me for a hit on the vessel maiden Apophis. The day came. It was her first appearance to the public. My bow was ready. Apophis was in my sight, but just as I was about to lose the arrow, I realized that she was none other than the woman who hired me. Was this a trap? Some game among the priestesses. I wanted no part of it, so I fled. I now travel to Welwyn, looking to put this kind of trouble behind me. No okej, okej. Proszę bardzo. Apophis. Last Epoch jest takim trochę czarnym koniem, no nie? Jakby graficznie i z każdego jednego innego punktu widzenia jest to fenomenalny tytuł, gameplayowo, samym drzewkiem, nie wiem czy tutaj już drzewko będzie dostępne, no ekwipunek, jak ekwipunek, gdzie ja mam tutaj drzewko, S? No, no właśnie, skill system introduction, a no troszkę się w takim wypadku zmienił ten Marksman Falconer. Ten system, bo wcześniej, o ile dobrze pamiętam, to było takie mega wielkie drzewko, ale może się mylę, może to po prostu jeszcze się zmieni. Create invisible. Enabled, a w sumie disabled. Dobra. To jest forge, runes and glyphs. No dobra, dobra, to poznamy sobie to, przypomnimy sobie o tym. Jeszcze w czasie. Teraz jak ja mam zaatakować? A, prawym przyciskiem myszy. Myślałem, że lewym, przepraszam. Okej, no i mamy jakiś tam łuk. Daj mi łuk. No, z takiej odległości mogę ciskać w przeciwnika. Health potions. Tak, pod jedynką to wiem.
przeciwnik, który się zatrzymuje po uderzeniu, po otrzymaniu trafienia, nie? Zabawne, czy tu mamy... Dobra, mapkę znalazłem, podświetlenia żadnego raczej nie znajdę. Bo przedmioty, ile dobrze pamiętam, same się podświetlać powinny. Health potion, skill unlocked. Weź ten health potion. A, dobrze, no tak, bo jak mam pełne buteleczki, no to nie mam jak ten. Skill unlocked. Shurikens. Okej. Okay. Ninja! Niech będzie. Shurikens. Shuriken! Shoryuken! Czy coś tam. Teraz, czy mnie to kosztuje? A, kosztuje mnie to mana manę, tylko że... Kosztuje mnie to tak mało mana many. Jeszcze mógłbym tego w zasadzie używać jako autoataku, można powiedzieć. No okej, i to tak by wyglądało. Rozwalmy też, co się daje na naszej drodze. To, co, to samo, co wcześniej mnie spotkało z tym tytułem, to jest to, że jest jakiś taki dziwny problem, że widzę, że to nie jest... Jakby ja mam ponad 100 klatek grubo, wiecznie. Ale mimo wszystko dalej widzę jakieś takie przycięcia, nie? A jakbym włączył synchronizację... Nie, wraz jest taki przeskok... Bo to nie jest pionowy przeskok, to jest przeskok jakby poziomy, nie? I synchronizacja poziomowa tutaj nic nie zmieni. A jakbym w... limit... FPS, limit FPS... O, i teraz jest ok. Jak mam 60 klatek zlimitowane, to to jest 60 klatek. Jest ok, dobra. Przepraszam, trochę zapominam obsługi. Okej, okay, to w zasadzie jest wszystko, to idziemy dalej. Szkoda, że po drodze gdzieś tutaj nie było żadnej... żadnej... skrzyneczki. Bym się wcale nie obraził. I to jest miasto. I to jest skrzyneczka, w której mam swój ekwipunek, tak? Okej, okay, dobra. To jest mój ekwipunek, a to jest... A to jest po prostu jakaś tam skrzyneczka randomowa. Dobrze, no to skoro to jest randomowa skrzyneczka, health regen, physical resistance, niech będzie. Czy włócznia... Włócznia może niekoniecznie, miecze też na razie, jakoś tam nie, niespecjalnie. Siop. No okej, okay. Żebym to zshopował? Z shiftem. Z shiftem prawy i to jest shop. Czy masz jakiś fajny łuk? W zasadzie to wszystko jedno na tą chwilę, co bym nie założył na ryj, nie? Ale na przykład, o, dodatkowy health. Ile mam? 34. 34. No nic. 34 punkty zdrowia. Kwestik? Jude, did you encounter Ospreys on the road? Tak, zaatakowali mnie. And you drove them off? Tank, Etera. Dobrze. Okej. Aha, to tak sobie możemy w zasadzie pogadać. Rozumiem, że żadnego jakiegoś tam zadania specjalnie nie dostaniemy. To jest tylko takie do pogadania. No dobrze. Czyli to jest w zasadzie tylko obóz. To nie jest nawet... Właśnie. To nie jest nawet jako takie miasto, w którym się zatrzymujemy na dłuższy czas, tylko takie przejście pomiędzy lokacjami. No dobrze. Continue. Jakby ktoś miał mnie zapytać, to wcale nie czuję się łotrowo. Wiecie, o co mi chodzi? Mam takie wrażenie, że gram sobie, no nie wiem, może jakimś łowcą bardziej, wojownikiem, I guess. No brakuje mi jakiejś, co, niewidzialności? No nie mówię o skradaniu, no bo gdzie, do czego mam się skradać? A ja na przykład wchodzę w trawę, staję się niewidzialny. Jakoś, nie wiem. Brakuje mi pewnych takich, powiedzmy,
wydaje mi się, podstawowych rzeczy. Ja wiem, nie ma tego w normalnych hack and slashach i raczej się tego nie doczekam, bo tutaj mam ciskać jakimiś tam skillami, takimi rzeczami, nie? Ale jakoś tak... Chciałbym, żeby to był jakiś... A, właśnie, to drzewko umiejętności, pasywki. Chciałbym, żeby to był jakiś troszkę inny pomysł, system, coś. Nie wiem, może będę się bardziej czuł łotrowo, po prostu za mało tu jest łotra, za dużo raczej wojownika. Okej. Okay. Rogue. Blade Dancer. Marksman. A co ma Marksman w ogóle? Znaczy, ja rozumiem, że on będzie ciskał różnymi tam... Woundmaker, High Senses, Focus Fire... Raczej nie będę strzelał z łuku tutaj. Falconer mnie zastanawia. Story Quest in Chapter 4. A, okej, dobra. To na razie Blade Dancer. Chciałbym iść w tym kierunku. Shit. Rogue Base Class. No dobrze, a co mamy tutaj? Thief Guard. You have additional health, and whenever you receive a glancing blow, you received health. Okay. Coated blades. When you use a melee or bow attack that costs mana, it consumes additional mana to deal more damage. Okay, czyli pokłanie im więcej many za jeszcze więcej obrażeń. Zaraz, to nie jest do końca MMO, ja bym chciał zobaczyć... Ja bym nie chciał w ogóle widzieć czatu z całej gry, ze wszystkich w ogóle, tylko Whispers. O, dziękuję bardzo i teraz to mam rzeczywiście taką grę, jaką bym chciał mieć. Dobra, czyli więcej obrażeń. When you use a skill that costs zero mana and hit an enemy, you regain health and mana. Kiedy użyjesz skilla, który nie kosztuje many. Czy ja mam takie skille? Nie, o, mam, zresztą mam. Flurry. I to pozwala mi odzyskiwać i manę, i punkty życia. No, zgłupiałem całkowicie, o co tu chodzi. No dobra. Critical precision. You have increased critical strike chance per sword, bow or dagger you have equipped. Increased critical strike per sword, 10% per point. Strike chance with bow. Na łuk jest 15% na każdy punkt. Tylko, że to wymaga levela 20... Aha, dobra, bo idziemy od dołu, nie od góry. Cloak of Shadows. No dobra, to się dowiedziałem. Increase melee damage, move speed. O! Melee damage i move speed. Attack speed, physical damage, plus 1, swift assassin, steady hand, dexterity, health, dodge i poison resistance. Wszystko z tego jest fajne. Dobrze, a później czym się mogę zająć? Little cadence. Every third melee... Aha, dobra, za każdy trzeci atak, czyli... To musiałby być podstawowy atak, ten Flurry. Fajny motyw, ale... Glancing Blow, czyli po prostu mnie nie trafi. To jest najważniejsze. Melee Damage. I movement speed. Ale tu miałem po prostu attack speed, critical, sterility health, poison. Kurczę, ten movement speed mnie... Tak, few passives. Ten movement speed mnie jara. Shadow Cascade. Zaraz, gdzie ja to miałem? Increase melee damage, movement speed. Im szybciej, tym lepiej, nie? Rogue level. Od 20 w ogóle te się zaczynają. No dobrze. Attack speed, physical damage, dexterity. To gdzieś prowadzi? Nie, to do niczego nie prowadzi. A to gdzieś prowadzi. Okej. Damage taken while moving.
Increase dodge rating. A, uniki, uniki, uniki. Dobrze, poison chance with that. Attack speed mi się podoba. Jeden mam punkt, no i dobrze. Attack speed jest spoko. Nawet jeżeli będę strzelał z łuku, to jest taki mocno uniwersalny, nie? I fizyczne obrażenia na sam start, nie spodziewam się, żebym nagle zaczął tryskać kaskadami ognia w przeciwników. No, chyba jeszcze kogoś trafiłem. Zaraz, czy ja mogę sobie zmienić ten atak? O właśnie. Zdych, a ja nie tam. Dobra. No, okej, to jest koniec mapy. Rozglądajmy się w takim razie. Farmy expa. Ja wiem, że jakby... Kurczę, spodziewałem się trochę więcej, szczerze mówiąc. Większych fajerwerków, ze względu na to, że ta gra... Już ile jest w developmencie? Kilka lat spokojnie. No i teraz pojawia się takie pytanko. Czy coś się w niej zmieniło? No nie bardzo. No fajnie, że jest nowa postać. Ale to można by było wyjść z bety, zamiast dodawać chyba nową postać. Jakieś takie mam wrażenie. Poza tym jakoś tak nie czujesz, żeby... No nie, no jest świetnie zrobiona, nie? Jakby pod względem tej mechaniki i tego, jak rozdajemy poziomy, no to wszystko ładnie i pięknie pamiętam. Podejrzewam, że te update'y, które do tej pory wychodziły, to też były jakieś tam quality of life, powiedzmy, czy coś w tym stylu, nie? Ale mam jakieś takie wrażenie, jakby historia na tym mega cierpiała, jakby nie dostajemy w ogóle historii. I troszkę się nie dziwię, no dobra, no bo chcemy to zachować do samego końca, żebyśmy... żeby gracze, którzy są w becie, no mogli sobie pograć w grę, ale żeby nie dostawali historii, żeby nie byli gdzieś tam ponad innymi, nie? No, sobie myślę, spoko. Żeby to nie była wraz pełna wersja gry, kiedy jeszcze nie mam zamiaru wydać pełnej wersji gry. I nie widzę problemu. Mam jakieś takie wrażenie, że to... Ta mana mi się ewidentnie nie kończy. Różnie... Dobra, spróbujmy sobie to zrobić tak. Tak. Żeby ten prawym atakiem to były po prostu te shurikeny. Ale wydaje mi się, że chociaż część tej historii mogłaby być lepiej sprzedawana, bo na obecną chwilę jestem taki... No tak, no... Jakimś cudem trafiłem znowu do tej samej lokacji, w której byłem tutaj podczas tam jakiejś alfy, czy za co ja tam wtedy zapłaciłem, nie? I... No i tyle, nie? Z ludźmi to sobie mogę pogadać. Już w tamtej lokacji powinien być, wydaje mi się, jakiś quest. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Żebym po coś szedł do tego lasu. Jakoś tak. A nie, kontynuuj podróż do tego południowego platie. 17 armor. A, ale to jest dla akolity. Co, bo to tarczy nie mogę na plecach chociażby nosić? Trochę mnie plecy osłania, nie? No nieważne. I teraz tak. Slot na specjalizację. Select skill. Chciałbym się chyba w shurikenach rzeczywiście specjalizować. Nie wiem. Shurikeny są chyba spoko. Mogę coś innego wybrać? No chyba nie. No dobra, no nieważne. Jakby w shurikenach widzę, że mi to pasuje, nie? Shurikens has a chance to poison enemies. No może niekoniecznie na razie. Hits deal more damage. I mana cost się zmniejsza. Shurikens has increased attack speed. Shurikens penetrates enemy physical resistance. O, i to jest coś rzeczywiście. Kosztują jeszcze mniej. No dobrze, Shurikens... Travel faster and further. This does not affect charm.
Chakram. Speed and range. No dobra. Deals additional lightning damage. Shocks enemies. Increase attack speed. Bardziej raczej bym się podjarał tym, że przebijają physical resistance. I mają szansę przebić przeciwnika. Krwawienie, dodatkowe shurikeny. Chyba pójdę w tym kierunku. Czy ja mam jeden punkt? Tak, mam jeden punkt. No ale dobrze, no i sobie pójdziemy w tamtym kierunku. Level pierwszy, specjalizacji shurikenów. No właśnie, jeszcze specjalizacja w tych skillach, nie? No to już jest w ogóle jakiś totalny kosmos dla mnie. Okej, okay, jak szliśmy sobie w tamtym kierunku attack speed i physical damage, to idźmy sobie w tym kierunku dalej. Także wiecie, jakoś tak można było... Nikt mi nie musi dawać... jakby gotowego już endquesta, no nie? Jakby głównej fabuły nikt mi nie musi dawać. Ale żebym na przykład zobaczył pobocznych kilka questów, nawet losowo generowanych, o co w nich wchodzi w ogóle, jaki jest ich sens. To by było fajne. Puncture. Dobra, new skill. Puncture. An extended melee stab and piercing bow attack 30% na bleeda i przebicie. Spoko, na razie nie jestem zajarany tym, ale może kiedyś. Chciałbym, no właśnie, bleed chance. Pójdziemy sobie w większą ilość shurikenów. Czemuż by nie? Bo tu mamy co? Deadly aim. Shuriken are thrown in straight line and they can hit the same target. You throw half as many round up. O, okej, dobra. Floating blades. Blade shield. Now you summon your shurikens in a shield around for 3 seconds. No tak, ale to przeciwnik musiałby mi podejść tak na odległość nieświeżego oddechu. Ricochet. No, kosztuje więcej many, ale się odbija. No, to i to jest coś też. No, to już wiemy, w którym kierunku idziemy. Będziemy rzucać dużo shurikenów, dużo celów, które się jeszcze będą odbijać od siebie. Czy shurikeny, nie cele. No, dla 4 sztuk złota to ja się nawet nie ruszam tam. Dla 3 się ruszyłem, bo miałem po drodze. Goń się, misiek. Nie ma takiej opcji. Także można było nam dać jakieś takie, chociaż jakiegoś takiego pobocznego questa. I to tak można było skonstruować w zasadzie linię pobocznych questów, że wydawałaby się głównym wątkiem, nie? Bo ja to często robię w swoich przygodach. A jeszcze mam punkty jakieś tam. Że tutaj zaczepiam, powiedzmy, jakiegoś gościa, w ogóle moim graczom wydaje się, że to jest główna linia. To wcale nie jest główna linia. Jesteśmy jeszcze daleko od głównej linii, nie? Dobra, rozmawiajmy. They took. The shot is in danger. Who did they take? Lina, my daughter. There's only so long before they find out she has the shot. This little time, please. Dobra, zrobię co mogę. Jestem tylko bohaterem, który ma ocalić świat i wszechświat i nie wiem co jeszcze. Tylko, że jeszcze o tym nie wiem, bo jest za wcześnie w grze, ale... postaram się. Za to lokacje wyglądają niesamowicie. Jestem zajarany lokacjami. Tylko zastanawiam się, czy mógłbym... Tak, tak. Czy mógłbym oddalić troszkę bardziej jeszcze mapę? Chyba nie. Tak mi się wydaje, że tu chyba nie ma takiej opcji, żebyśmy to troszeczkę jeszcze... Exclusive full screen. Chyba sobie ewentualnie można by było to rozjechać na 3 monitory, ale jaki to jest w tym sens, to tak... Albo użyć super rozdzielczości i po prostu się rozwalić na 4K. Może to by miało sens? Może. Kombinuję. Jakoś wydaje mi się, że kamera jest troszkę tak
za blisko, za mało widzę, a niewiele się dzieje na tym ekranie, no nie dla kogoś, kto walczy na dystans, albo tak jak wcześniej grając akolitą, miałem ten motyw, że większość z moich stworzeń zabijała przeciwników, nie? Ja ich często nawet nie widziałem. Już ty się z tym ogniem, wiesz co tam nie... No. Niech rozdziobią kruki, wrony. No, ty jesteś potężny. Widać po tobie, ziomuś. Dobra, no nie będę tego wszystkiego zbierał, już nie przesadzajmy. O, ale tu już mógłbym. Dobra, co mamy? Buty mamy magiczne, troszkę full platę. Increase movement speed albo... Dobra, increase movement speed even better. Physical damage... Dlaczego ja w ogóle... Jeden ciul, czego używam, nie? A tu mogę chociaż tarczę założyć. 22 punkty zdrowia, 19. Throwing attack damage. Zakładam, że ja rzucam shurikenami, więc... Dobra, zobaczmy, co jest z tej strony. Ojejku. A tu mam przynajmniej tarczę. Klasa pancerza. Świnio. Zaraz, czy ja mogę tu dać... i atak? Żebym miał... Aha, i atak Q. Nie, no ale to jest dopracowane. W mordę jeża. O, tak właśnie powinno to być zrobione. O. Pięknie. Po prostu jakby tak drobne elementy, a widać, że ktoś nad nimi posiedział i pomyślał. A, może kiedyś będzie ten skill dzięki wszystkim itemom i buildom graczy po prostu nie zużywał many i będą go używać jako autoataku? A, dobrze pomyślałeś, Krzysiu, proszę cię bardzo. To napisz takiego skrypta, ale proszę cię bardzo, ja mam już gotowego takiego skrypta. To implementujemy! Nie chcesz tego? Nie, implementujemy, jest genialny. Przestań. Armor. Chodź tu. Nie no, 5 golda. To bogate skrzynki są. Co to za armor? The Falcon Armor. Czy ja mogę jakoś sobie to porównać? Use the damage. A, pod kontrolem sobie mogę. Dodge rating. Raping. Increase movement speed if you have hit an enemies. A. No dobra, zobaczmy. Jest takie dla ruszających się. Jest konkretny styl gry, który polega właśnie na tym, żeby hit and run. Uderzyć przeciwnika, przebyć kawałeczek, uderzyć przeciwnika. Tego się używa głównie w mobkach, nie? W LoLu na przykład. A ja nie chcę uciekać, gościu. Tylko chciałbym zobaczyć indykator, że to działa na przykład. A dobra, to obie mogę wbrać tak klasycznie chyba. Dam radę wziąć go tak na ryj? Mam tyle dodża, widzę, że to jakby... Lepiej jest nawet stać i go bić na mordę. Bez kitu. To się nazywa dobra tarcza. Nara. Okej, okay, i co ja tu wygrałem? Jakiś Mieczysław. Physical damage, często chill on hit. Spoko, critical, tylko że to był critical strike często, ale to mnie tam akurat nie przeszkadza. 16 armora, health regeneration, increased mana. Nie no, daje mi tyle dodża, że w sumie zostaje tak jak jest.
3 potion slots, 2 potion slots, wolę 3 potion slots. Slots? Dobra, zaatakowali cię, co robimy? Goodbye. Tejknąłem szarda. Dobra, dobra, zaraz, chwila. Tam jakiś portal się otworzył, a ja tu nic nie przejrzałem jeszcze. A tu przecież mogą być skrzynie nie z tej ziemi. Bogactwa, o jakich nikt jeszcze nie słyszał. Powiem tak, nie zesrajmy się. No ale maskę mam, o proszę bardzo. Było chociaż czym ryj zasłonić. Let's go. Stanowczo zbiera mi się na wymioty w tej podróży. Najlepszy tunel czasoprzestrzenny, jaki widziałem, to był Mass Effect. Chyba jedynka. Experience i gold. I zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. No tak, no to skille to wiadomo, gdzie podnosimy i w co idziemy, nie? Szczególnie, że to jest jakaś tam zafiksowana ilość tego. Moi kochani, widzimy się w następnym odcinku, gdzie po prostu pobrniemy dalej. Jakby nagram sobie z tego tyle materiału, ile będziecie chcieli w zasadzie oglądać. I zobaczymy, dokąd z tym pójdziemy. A póki co trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Hej, hej.